Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Rusha Zemsta. Ja jestem SafeMod i dzisiaj kolejny materiał z kolejnej tej mapki. Jest to misja tutaj, no może jakiś być nawet boss, z tego co tutaj by wynikało tutaj z wyglądu. Zagramy sobie samo nowym bohaterem, będzie to Margosa, czyli nasza wampirzyca. Jest ona fajna, grałem nią na live, to się odbił kilka dni temu. Bardzo fajna, bardzo ciekawa. Zagramy sobie zestawem podstawowych wieżyczek, żeby sprawdzić tutaj dokładnie mówiąc tego Dark Knighta, czyli głównie będziemy się chcieli na tym skupić. I jednocześnie gramy z dosyć ciekawymi upgrade'ami, gdyż poszliśmy całkowicie pod stronę wieżyczkową, czyli mamy tutaj Teslę, czyli zamiast podstawowych flag na końcu będziemy mieli tutaj Teslę postawioną. Będzie to ciekawe, będzie bardzo fajne, mamy zwiększone jeszcze damage extra. Dlatego też, no pójdziemy sobie troszeczkę jeszcze w magów, żeby magowie mieli jeszcze większy damage, lepszy niż poprzednio. Okej. Okay. Koniec gadania, lećmy z naszą tutaj zabawą, więc Borgur's Throne, czyli atakujemy tron jakiegoś tutaj pana, zobaczymy co on tam skrywa, jakie skarby i czy pokonamy go. Okej, okay, jest krasnolud, czyli doszliśmy do samego końca, widzicie? Są Tesle. Ciekawe, prawda? Jestem mega ciekawy jak to będzie biło. Może nawet zobaczę, czy nie? A nie zobaczę tego damage'a, szkoda troszeczkę. Sądziłem, że zobaczę akurat jaki tu będzie damage wprost pokazany, ale niestety takiej możliwości nie mam, szkoda. Budowałbym jednak tych gońców bardziej pod odporność. Ile tu ich będzie? Dwóch. Aż się nasuwa jedna z gier, prawda? Też było i dokładnie dwóch. Okej. Okay. Damage. Okej, okay, mają bardzo dużo armoru, widzę. Bardzo fajny jest armor. Naprawdę armor jest bardzo, bardzo przyjemny. Dobrze. Ale ja potrzebuję teraz. Dam tutaj jednak. A nie ty chciałem. Jest to, zrestujemy sobie, bo ja chciałem troszeczkę się rozbudować. Troszeczkę się rozbudujemy. No tak, oczywiście musi się teraz wysłowić tutaj. Aż tutaj drogi królu, ale królu nie ma szans, bo wampir rzuca ciebie sama po prostu tutaj w chłonie teraz. Nie będziesz miał tutaj żadnej nic do gadania. Okej, okay, jak mówiłem, pójdziemy sobie w tych albo w... A nie, tutaj akurat dajemy sobie tych w tym miejscu. Idealne miejsce, żebym powiedział na to. Teraz postawimy sobie wojów. Tu. I znowu zbudowałem tych samych. No safe, naprawdę. Czy ty serio ciągle postudujesz te same jednostki? No tak z nawyku po prostu. Dlatego już wiem, że w tym miejscu można postawić naszych tutaj lepszych wojów, chociaż oni... Jest ich dwóch, więc to będzie troszkę to problematyczne. Bo to i tak będzie się testowało, że potrzebuje ich jeszcze tutaj więcej, więc dodatkowo postawimy pewnie tutaj jeszcze kolejnych wojów, żeby na tutaj nas mogli jakoś tam obronić. Okej, okay, już teraz się nie pomyliłem. Budowałem tak jak chciałem. Okej, okay, super. Ale chyba na tej postawimy troszkę tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie oprę jakąś mocną wieżyczkę, czyli jakiegoś mocnego maga. Zobaczymy jeszcze. Nasza tutaj wampirzyca leci w to miejsce, żeby ich przywitać wprost. Ma przemianę swoją. Na pewno jest mocna. Wampirek też jest, jak widzicie, dosyć ciekawy. Ogólnie dosyć fajna to jest jednostka, trzeba to oczywiście to przyznać. Ma swoje AOE. Od 22 do 34 ma damage, a to jest poziom, ona jest na poziomie 5, więc troszkę jest, sam poziom już jest spory. Ale okej. Okay. Okej, okay, nie wiem sobie te fajnie sobie tutaj radzi. Tesla niestety nie widzimy jaki ma damage. Troszkę szkoda. Bardzo, bardzo szkoda. Bo mnie to mocno ciekawi jak ona tutaj jest w stanie bić, ta nasza Tesla. Okej, okay, coś tutaj się ukryje. Widzę cię, nie ukryje się. Jest! McDonald się schował tam. No popatrzcie cóż to tam za pan ją nam skrywał. Aha, dobra, teraz nas tutaj biją. Okej, okay, spoko, może tak oczywiście. Jest tam znowu ktoś. Znowu McDonald? Tak? I to jest król teraz tam uciekł. Okej, okay, tam król teraz tam zwiał. Okej, okay, okej. Okay. Jakieś dziwne zabawy tam mają. A, i to jest to respienie, tak. Ona ma szansę przywołać do siebie jakąś jednostkę. Okej, okay, uciekaj, bo no... Dobra, nie masz takiego dobrego damage'a, jak sami widzicie. Aż takiego super extra damage'a ona nie ma. Okej, okay, okej. Okay. I tak według mnie to jest bardzo fajna, przyjemna jednostka. No ci ogólnie są irytujący. Dobra, wzmocnijmy ją troszeczkę. Oczywiście jak widzicie ona wyleczyła instant. To jest też dosyć przyjemna sprawa, że ona się wtedy bardzo fajnie w stanie wyleczyć. I teraz co? Podbijamy tych? Okej, okay, tu są ci. Słabo to wygląda, znosi tego damage'a. Właśnie damage'a wygląda bardzo słabo. Dajmy tutaj łuczników. Zobaczymy co z tego będzie. Na razie, to tak powiem wam, idzie na razie nam średniało w tej gierce. Dajmy tutaj magów.
Żeby to idealnie właśnie do tego właśnie tutaj króla, żeby go tutaj klepnąć. Okej, okay, idą jeszcze te jednostki, dobra. Czy ja mam możliwość bicia latających? Może wampirek będzie mógł, czyli nasz mitoperek. Bo ja jako ja chyba nie jestem w stanie go bić. Okej. Że on jak go bije, to nie powoduje tego ataku u niego. Żeby on był mocniejszy wtedy. Więc chciałbym jednak no, pozbawić go tej możliwości przemiany. Okej. Okay. A jak teraz będzie z tym latającym panem? Chyba go klepnęliśmy, dobra. Chyba go jednak daliśmy radę klepnąć jakimś tam cudem. Dodajmy kolejnego maga w tym miejscu zdecydowanie. Żeby on po upgrade'zie, no dobra, tego nie będzie moc wzmacniał, ale troszkę szkoda. Nie wiem, czy to jest takie, że tutaj fajnie maga postać, chyba że on będzie bronił dwie z dwóch stron. No dobra, wytłumaczmy to w ten sposób, że stawiamy tutaj maga w tym miejscu, żeby bronił dwie ścieżki jednocześnie, okej. Okay. Tak to sobie możemy wytłumaczyć. Bo jeszcze tutaj jakieś przejście się utworzy zaraz tutaj, o, w tym miejscu, widzicie? Bo teraz się nasuwa, że tam coś mogłoby powstać. Okej, będę musiał tutaj mocno uważać na to. No i te testy mnie mega, mega interesują. Dobra, ale ja bym postawił tak, że się tutaj zwykły wojów jeszcze do obrony tej ścieżki. Ich podbijmy maksymalnie do góry. I tutaj też potrzebuję jeszcze jednych wojów na obronę. No bo ja podejrzewam, tutaj tego szło nam o wiele, wiele więcej i mogę mieć z tym nie lada problem. A tych łuczników muszę naprawdę mocno podbić, żeby oni sobie dali sami stricte radę z tym wszystkim. Okej, chodź tutaj. Klepnij go tutaj, po prostu go klepnij tutaj. Po prostu easy, easy. Dobra, teraz tego bym chciał podbić. 17,53 to jest bardzo fajny wieś. On chyba był przy tym 16, prawda? Chyba tak, on był chyba 16 poprzednio. Więc faktycznie coś tam się zwiększy, może nie aż tak dużo, ale coś jak najbardziej, tak. Coś jak najbardziej on się podbił. No i dobrze. W takim razie co? Dalej będzie 36,110. No to już jest porządny damage. Chcemy oczywiście osiągnąć, oczywiście chcemy go osiągnąć. Niestety jest ciągle slow damage, więc no. Ale widzicie, dwa strzały, tam trzy strzały i bije jednostkę, tego będzie było jeszcze lepiej, więc no na niego trzeba to mocno wzmocnić zdecydowanie, bo on będzie nas tutaj naprawdę irytował. Chodź tutaj, w takim razie tutaj moja droga. I go po prostu swoim mitoparkiem podbij. Okay, no i dobra, sklepali go, super. Ekstra, ekstra to poszło. Dobra, ty masz odporność na moich, tak, masz maksymalne odporności, więc tutaj mało co będę ci zabierał. No ale i tak, czy się jak sobie jakoś tam dają radę jeszcze z nim. Chodź na drugą stronę, bo im nic za bardzo nie robisz, a przynajmniej coś tam może sobie jeszcze działać. Okej. Jak widzicie, poszło to w miarę sprawnie. Puszczamy kolejne jednostki zdecydowanie. Tu się patrzy, czy się nic tam nie zrespiło. Niestety mamy znowu tego zakopanego pana. Więc trzeba tutaj go troszeczkę tutaj wziąć w obroty. Ja ją tu się pokazał. Klepniemy go jakoś? Niestety nie. Ale go wezwaliśmy tutaj. Oj nie. The night is dark. Dobra, Tesla. Za daleko Tesla jeszcze. Okej, okay, myślałem, że będzie troszkę lepiej, ale już wiem, okej. Dobra, widziałem, że w tym miejscu gdzieś się on pokazuje, więc postawiamy w tym miejscu po prostu naszych orków, żeby oni go złapali, widzicie? Idealnie chyba po środku, idealnie oni. Dobra, wampirzyca go wzięła, wampirzyca go po prostu teraz wezwała. Git. Bo jak on się już pokaże i ktoś go zaatakuje, to wtedy on się nie może ponownie schować, więc to trzeba oczywiście wykorzystywać i wtedy go po prostu klepać. To będziemy oczywiście dbali o to, żeby w takich sytuacjach jednak być w pobliżu i móc wykorzystać to na swoją korzyść. Okej, klepnij zaraz jego. O, nie, spokojnie gramy, spokojnie, nie przejmujemy się. Niech on podejdzie bliżej, oczywiście do naszego tutaj jeszcze maga. Kolejny poziom, no tu jest lepiej, 53. 53, nie aż tak mocno, malutkie zwiększenie będzie w stosunku do tego, co ma aktualnie, ale udostępni nam jeszcze skille. I bardziej na ten skillek mi będzie tutaj bardziej zależało, żeby zobaczyć, co tam takiego będzie się ukryło, bo już wiemy, że Demon jest naprawdę porządny. Infernal Mage, trzeci poziom. A teraz będzie testy, co będzie dalej, czyli co on będzie mógł ekstra jeszcze zrobić, bo przecież po coś go budujemy, prawda? Po coś go budujemy.
tak, tym razem kawa, jest teraz łapeczki w górę, każdy kto lubi kawę, kto nie lubi kawy też daje łapki w górę, żeby było jak najwięcej. Czy więcej, tym oczywiście więcej odcinków z Kingdom Rush'a, będą one o wiele, wiele częściej, jak zresztą wam już mówiłem, więc teraz z miłą chęcią bym zobaczył, nie wiem, 200, 300, 300 w ogóle byłoby awesome, bardzo super, to byłby wynik, tym bardziej patrząc na aktualne wyniki, byłoby nice, nice. Więc bardzo dziękuję każdej osobie, która pamiętała tą łapeczkę zostawić i napiszcie koniecznie komentarz, jaką wy taktykę tutaj byście zastosowali, jak wy najlepiej byście tutaj zagrali i w ogóle jak wam idzie pokonywanie tych kolejnych poziomów, a może ktoś z was jeszcze ciągle czeka na jakieś obniżki tutaj w gierce. Kosztuje troszeczkę sporo może, bo 22 zł, ale to według mnie warto w to wydać. Teleportacja, ok, czyli standardowa rzecz. Nuke. Kastuje eksplozję. 100 damage'u, ok, fajne. Infernal Rune on the Path. A mają mniejszy armor o 25% na 3 sekundy. Ciekawe, aż wolałbym jednak strzelić bardziej to. To lawa Infernal, prawda? Nie, lawa. Fisur. No nie, nie może nie będę kombinował, bo to wychodzą mi dziwne, kosmiczne, komiczne nazwy. Ale tu potrzebuję zdecydowanie łucznika, bo stąd będą iść te jednostki latające. Więc trzeba się z nimi tutaj troszeczkę przyszykować, na nie przyszykować bardziej, tak powinno być. Na nie trzeba się troszeczkę tutaj przyszykować. I to wysyłanie w tył też nam by się przydało, rzecz jasna. Okej. No jak widzicie sami. Daję sobie radę. No, mag jest dobry. Mag jest naprawdę przyjemny. Okej. Z łucikami, jeszcze z tymi latającymi nie ma problemu. Dajmy te, to cofanie. Super. Okej. No i dobrze. Mam nadzieję, że oni to będą teraz radzili. Dajmy ten nasz AOE, tak? Zobaczmy, jak to będzie w ogóle wyglądał. Czekam na to. No, użyj go, proszę ciebie bardzo. Użyj ten. To był ten boom. Chyba tak, to był chyba ten boom. Jakbyście nie wiedzieli. No i dajmy też to, zdecydowanie dajmy tutaj już wszystko, żeby tutaj w pełni wykorzystać możliwości naszego maga. I teraz pobijamy tego również po tą samą ścieżkę, widzicie, ona jest dosyć... O, dobra, to było to. To było to jednak. Fajne. I teleportacja w tył, a do końca swojej ścieżki, więc nie do końca mapy, tylko swojej widocznej ścieżki. No dobra, okej, myślałem, że troszkę dalej go przesunie. Ale dobra, jest to i tak się jakoś tam na plus. Jest zdecydowanie jakoś tam na plus. Dobra, 250 tutaj potrzebujemy, żeby podbić. Okej. I mag jest fajny, 53 do 160. Jest okej. Oczywiście płatna jednostka też jest tutaj magiem. Czy płatna wieżyczka też jest tutaj magiem. I też ona może być ciekawa. I też pewnie sobie przetestuję może w kolejnym materiale. Zamiast tego maga weźmiemy sobie płatnego maga. On bardziej pije wtedy promieniem tak zwanym channelem. Czyli ma stały damage per sek. To jest dosyć fajne. Ale to mówię, to już przetestujemy następnym razem w kolejnej, na kolejnej mapie, w kolejnym materiale. Jeśli chcecie oczywiście, żebym tutaj wiedział testować tych płatnych jednostek, to oczywiście napiszcie mi to w komentarzu, żebym po prostu wiedział, że tak chcemy, żebyś po prostu przetestował na płatne jednostki. Dobra, mamy jeszcze 4 rundy do bossa, więc czas tego podbijamy, czy już bijemy poziomy tych naszych nowych jednostek, bo tak, bo tu mam te nowe jednostki, tych właśnie tych wojów, a w ogóle ich nie podbijam do góry, no. Ej, sporo różnicę tutaj, 4-11. To jest też taka wielka? Nie, to jest widzicie tylko 3-4, a to jest 4-11. Ej, wow! Teraz to jest mocne. 7-22. Ej, no, to jest bardzo duża jest różnica. A różnica kwotowa nie jest aż taka wielka między nimi, a wartościowo to jest naprawdę duży przeskok. To jest bardzo duży przeskok według mnie. Okej, dobra, zobaczymy. Dajmy troszeczkę wyżej i podbijmy ich faktycznie do góry. 13.39 i high, gdzie jeszcze większa obrona. No i teraz widzicie, oni teraz faktycznie już wyglądają, jakby mieli wytrzymać troszeczkę więcej. Sir Conroy. Conroy. Ej, żeby nie pokręcił nazwę, bo to będzie głupia wtedy. 260. Trochę się boję tego, bo... Tutaj dostajemy ten armor. Resist up to 3, ale tu już mamy 3.
Hit to receive damage. 15 per mele. Nie pamiętam, czy to koniecznie potrzebuje tak naprawdę. Czekajcie, okej, okay, Tesla nas tu będzie troszkę ratowała, widzę. No Tesla to był dobry pomysł według mnie, bo faktycznie na to może sobie bardzo na dużo pozwolić teraz. Podbijmy teraz naszego tutaj, naszego wizarda. Bo zresztą jak zaraz tutaj jeszcze aktywuje ten pan, mam nadzieję, że on pójdzie na tą ścieżkę, bo jak pójdzie na tą ścieżkę, gdzie mam innych wojów, to jeszcze się nikogo nie przełoży na to kawałek, chyba nie, nie dam takowej rady. Okej, tak przełożymy troszkę niżej, bo tutaj w tym miejscu oni się odkopują, więc warto mieć tutaj swoich ludzi zdecydowanie. I teraz odkopiecie się idealnie koło nich? No prawie, odkopali się koło tych. Okej, ale tak czy jest to na plus. Teleportacja, dajmy szybko obniżenie pancerza. Super. I co? 1, 2, 3 szoty i padasz? Oba, może około 4-5 szotów było, ale to jest i tak czy siak bardzo mało, żeby tą jednostkę rozwalić, a ta jednostka wydaje się naprawdę mocna. Dobra, podbijamy teraz tego, bo on broni dwie strony, więc go zdecydowanie możemy spokojnie podbić, bo mamy pewność, że na pewno zostanie on wykorzystany. Podczas ataku bossa. Podchodzi głównie o to, żeby teraz się przekonać już na bossa, bo to już tylko dwie rundy nam pozostały i boss przyjdzie, a boss na pewno nas tutaj mocno będzie chciał skopać. Więc no szykujmy się na to, szykujmy się po prostu już na tutaj w tym momencie na to. To mnie jeszcze ciekawi. Tam tutaj daje 3 do magii, może o odporności, to było też dość ciekawe. Shield themselves. Nie wiem co to znaczy, naprawdę nie mam pojęcia chyba. Szczerze mówiąc to. Okej, okay, dalej nie wiem co to oznacza. Dalej nie wiem co to ma oznaczać. Naprawdę. Dobra, strzelmy teraz tutaj tych z tyłu. AOE dimy, co mamy tam potrzebny. Paci teraz i tutaj leci! Rany boskie! Więcej was mamusia w domu nie miała. Umartujmy tutaj. Okej. Okay. Wy w tył. Tylko jednak wolałbym tutaj nie mieć ich aż tak blisko mnie. Dajmy to oddawanie damage'a jednak tutaj. Podbijmy tego pana. Okej. A, on się schował i co? Ma w nosie po prostu. Schował się i po prostu nie chce, po prostu mnie biją. Nie chce mnie biją i tak czy siak mi nic nie zrobicie. Okej, okay. Ej, to jest dobre! Bo w ten sposób on dostaje jakby, jest niewrażliwy na wszystko. Okej, okay. to jest fajne rozwiązanie, muszę powiedzieć. Bardzo, bardzo przyjemne. Dobra. Chodź teraz na tą stronę. A ty, insta-kill, zdecydowanie insta-kill. No te nie były zbyt dobre, więc ich nie będę w ogóle budował. Tych dajmy, redukcja cooldownu na 10 sekund, gdzie będzie jeszcze mniejsze, prawda? Na 6 sekund, okej. Okay. Okej, okay, teraz podbijmy jeszcze tego, żeby był extra damage dla zaznaczonych celów, więc jak najbardziej będzie spokojnie, jeśli obie zaznaczone nam jeszcze bossa, to już w ogóle będzie dobre. Okej, okay. Place? No właśnie, place, czy ja mam wejść, tak? Czy ja mam wejść? To jest nasz chyba gracz, nasz boss nas pyta. Ty byłaś stamtąd! Skeneruj się, makwaczu! Ty też stąd byłaś? Byłaś, klikam w ciebie. Klikam w ciebie, nie będzie zabierał kasy. Okej, okay, podbiliśmy to już na maksa, bardzo fajnie. Teraz tego też przydałoby się podbić troszeczkę wyżej, byłby też to spoko. Knerus, mam cię. Okej, okay, podbijmy tego. Przyjmane zostawimy na bossa już, bo nie wiem kiedy on tutaj nam wyskoczy. I ja jednak chciałbym dla niego tą przyjmanę mieć już dostępną. Orcs never... coś tam nie... Czytałem co dokładnie było. Czytałem co nam dokładnie powiedział. Szmaragdy te... Nie ma tutaj nic do wzięcia, korony. Widziałem cię. Ty też będziesz. Nie wiem, nie mogę go przeklikać ani nic, więc... Dobra, ale coś tam na pewno jest do przeklikania przy nim. Ale nie wiem co, nie mam powiedzieć co. Okej. Okay.
markowanie, to sobie dajmy, bo to może nam się przydać tutaj faktycznie. Jeśli faktycznie dałbyśmy radę zmarkować sobie naszego tutaj bossa. I tą stronę bym podniósł troszeczkę, jeśli zdołałbym jeszcze cokolwiek zrobić, to tą stronę bym sobie leciutko tych wojów podniósł. Nimi mogę manewrować między każdą stroną i to jest akurat dobre. Ci no niekoniecznie tych ludzi. Okej, leci teraz ten boss nas. Okej. Pamiętajcie, że trzeba go oczywiście zatrzymywać. Czym częściej go zatrzymamy, tym będzie lepiej dla nas. Więc teraz staramy się go systematycznie klepać, jak jesteśmy w stanie go zatrzymywać, żeby nasze wieżyczki były w stanie go tutaj bardzo mocno niszczyć po prostu. Ale lecimy teraz przemianę. Zglądamy, żebyś był jednak ten bossem naszego. Okej, szczelmy jeszcze to. Uciekamy, uciekamy już, dawaj. W dół, moja droga. Nie przejmujemy się, na spokojnie wszystko mamy robić, okej. Okay. No możemy lecieć, bo jesteśmy już w tej wersji naszej standardowej. Tutaj. 5000 życia masz, wow, dużo, dużo masz życia. Masz tego życia, naprawdę masz tego życia bardzo, bardzo dużo. Na tą stronę chodźcie tutaj, wojowie. Zdecydowanie teraz ty tutaj. Damy radę, damy sobie z nim spokojnie radę, widzicie? Już wiem, że my tutaj rozwaliliśmy, więc zaraz zostanie tutaj jeszcze kilka ataków i spokojnie, I'm Iron Man. No niestety nie wyszedł ci ten atak. Little. Soft metal is real power. No body hal themself knight. Knight. Inclad that. No i teraz lecimy, pokonujemy wszystko. Super, bardzo, bardzo mi się ten motyw tutaj, ten komiksowy oczywiście podoba, jest on bardzo przyjemny. I mamy, wow, trzy rzeczy. Nowy Heros, Oloch, nowa wieżyczka, Melting Furnay. Oraz trzy punkty. Fajne. Bardzo przyjemne. Nie wiem, że po co nabierać te wszystkie punkty w takim razie, skoro one są nieużywane. Okej, teraz co? Lecimy teraz na lodową krainę. Okej, nowy Heros to jest ten. No dobra, on będzie ciekawy. On będzie wzmacniał wieżyczki. Tak, on wzmacnia wieżyczki. Podoba mi się już. On mi się już podoba. No i nowa wieżyczka tutaj jest. Co tutaj masz? Bonusy, okej, okay. Ona jest do wzmacniania. Ona wzmacnia wszystkich wokoło. Od gorący węgiel rzuca. No, tak bym to zrobił, w ten sposób bym to chyba ustawił. Jeszcze nie wiem, czy pójdę ciągle w tych jednych wojów, ale to zobaczymy później już w pranie. Napiszcie mi swoje taktyki, czy to jest dobra wyżyczka według was, czy też niekoniecznie, a my to przetestujemy w kolejnym materiale. Dzięki wielkie i do kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie na potęgę, wiele łapeczek, żebym wiedział, że ta seria wam się mega podoba, mi się w to bardzo przyjemnie gra, więc liczę, że wam również to mile wygląda. Na razie, hej, pa!